znaczy się, no nie, to będzie, że przyjedzie jak na Nebianku, jakiś tam król, nie. To się wyłoni z was, gdzieś tutaj jakiś młody człowiek, który jest zdolny z tego, z poważaniem na gronu młodych ludzi, tak. Wszystkie poważanie, będzie machnął ręką, nie rządzi. Tak to będzie. No ale zobaczycie, jak to będzie o tym, co nie będziemy mówili, to samo się zrobi bez naszej, że tak powiem, ingerencji. Ja na tym mogę skończyć, bo mam jakieś pytania, już czasu mam nie tak mówić wiele, także... Jeszcze możemy zadać pytania. No pytania, proszę bardzo. Ja się wsiądę. Zapraszamy te pytania, które podobało mi się. Czy od razu przeproszę, że pytanie wydźwięków będzie trochę nieuprzejme. Tutaj ostatnie zebranie, przynajmniej jak ja byłem, to z panem prezesem w 93 roku, mam zdjęcie, będę liczył na podpis. To było przez 4 lata. Tak, przed wyborami parlamentarnymi. Tak sobie dzisiaj w internecie sprawdziłem, kto był pod kreską. 600 tysięcy głosów, Porozumienie Centrum. Poniżej kreski, tego progu, bo to były pierwsze wybory, które był próg. Później był kongres. Tak, jakieś 500 tysięcy, pan miał wtedy 450, plus jeden mój, nie? W tym sensie. I teraz do części nieuprzejmej chciałbym przejść, bo ja kojarzę cały ruch z pańską osobą. Pewnie miałem nadzieję, jak był pan Fiedler. Nazwa partii się zmieniła, kiedyś był UPR, wiadomo, i później nazwy zaczęły się zmieniać. Nikt nie jest wieczny, panie prezesie. Co dalej pan zebrał? Ja zakładam, że kropla dolnej skały się sieje. Kiedyś ludzie w momencie kryzysu nie ruszymy, nie będzie kryzysu, albo jak się nie pojawi jakiś Pinochet oczywiście, prawda? Bo to jest najlepsza szansa, żeby mieć kontrrewolucję. To, co my mówimy, to jest kontrrewolucja, żeby państwo nie mieli żadnego zdania. Zdarcie tego skrupa, to jest kontrrewolucja. Polska potrzebuje kontrrewolucji. Tylko rewolucje odbywają się na ulicach, a kontrrewolucje dają się w umysłach ludzi. I zmiana prawa się robi, prawda? I my liczymy na kontrrewolucję, a nie na rewolucję. Kolejny pytanie. Akurat wyleciało mi te słowo z głowy, ale chciałem zapytać o taki model kapitalizmu, którego zwolennikiem był nieżyjący chyba już pan Dzierżawski, a który był w praktyce był stosowany, o ile dobrze pamiętam, w Niemczech w latach 20. i po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Ordoliberalny, właśnie założenie tej etyki katolickiej. Chodzi jeszcze o to, bo to jest częścią pytania, że są takie głosy, że przy wolnym rynku, nie? W tej chwili, kiedy mamy te ogromne korporacje, te ogromne grupy finansowe i tak dalej, to że one i w tak zwanym wolnym rynku świetnie sobie poradzą. Nie. Absolutnie. To znaczy, wie pan, chodzi o to, że ten wolny rynek, o którym pan mówi, on nigdy nie zaistnieje w formie takiej wyidealizowanej, więc on będzie jakimś takim czymś, co będzie przypominało wolny rynek i na tym będą ci ludzie... To jest prawda. Jeżeli dopuścimy, że będą ten wolny rynek korygowali urzędnicy, to te wielkie firmy dadzą im łapówkę i będą działały. Tylko zaleta wolnego rynku polega na tym, że nie ma tego urzędnika w ogóle, więc nie ma komu dać okupu. Znaczy, wie pan, ja powiem tylko tyle, że strup jest nieprawdopodobnie duży. Strup tak. Jest tak ogromny, że nawet wyobrazić go sobie trudno. I jeszcze jedno, że zapytam, co się dzieje z administracją Unii Europejskiej, że ona gra do jednej bramki z muzułmanami przeciwko obywatelom swoich państw. Kto tak naprawdę rządzi Unią Europejską? Wspomnę tylko, że George Soros wykładał ogromną kasę na te różne ruchy. A propos panie Soros, ja byłem na jego wykładzie w Unii. Nawiasem mówiąc, jak ja przemawiam w parlamencie, tam słucham, ja wiem, 20 osób, jak przez 30. Jak przemawiał szef Banku Europejskiego, to 20 osób było. Jak pan Timmermans przemawiał w parlamencie, to było chyba z 15. I się wręcz obraził, powiedział, że na co go pouczył pan Tajani, że nie będzie nas pouczał, jak kto ma go słuchać. Także Timmermans stale nie jest słuchany w tej Unii, absolutnie, w tym parlamencie. Natomiast jak przyjechał Soros, a to sala się nabiła i było chyba 150 czy 200 osób. Było. No i pan Soros nam tłumaczył, że obowiązkiem rządów
jest pożyczać pieniądze od bankierów, żeby bankierzy mieli z czego żyć. Wyszedłem oburzony z tego spotkania, bo to skandal zupełnie. Co ten szereż tam próbował wciskać. Natomiast proszę pana, jeszcze raz powtarzam, te wszystkie wielkie korporacje, żeby istnieć, muszą mieć urzędników państwowych, którzy wydają jakieś rozporządzenia dla nich korzystne. Natomiast jak nie będzie tego urzędnika, no to nikt nie będzie wydawał tego rozporządzenia, w związku z czym te wielkie firmy miały... Przecież wielka firma się niewiele różni od PRL-u. Czym się różni wielka korporacja, nawet ktoś mówił z sali, się nie różni specjalnie od PRL-u? No tak, bo ten właściciel wielkiej firmy, on już nie kontroluje tych wszystkich swoich tych. On musi mieć urzędników, prawda, musi mieć to wszystko, którzy tak samo zaczynają kraść, brać łapówki, prawda, jak za PRL. I dlatego małe firmy wygrają. Zawsze tak jest. Normalny system polega na tym, że jest firma, ona rośnie, tak jak w lesie drzewa, prawda? Małe drzewko, gdzie, bo to jest większe drzewko. Robi się stare, ginie, a na jego miejsce wchodzą nowe drzewko. To jest w kapitalizmie. Jest firma, póki właściwie kontroluje, ona się wynalazła na nowy sposób zarabiania pieniędzy. Prawda? Ona rośnie. Po czym właściciel trochę niedołężnieje, trochę traci kontrolę nad firmą, no i wchodzą nowe, inne firmy. A tamta ginie. Jak pan sobie przejrzy listę największych przedsiębiorstw w Ameryce, to lewica tam zawsze podkreśla, że te 20 najlepszych firm to ma na własność tam 8% kapitału. Tylko proszę zobaczyć, że co 20 lat to są inne firmy. Zostaje jedna, druga ze starych, a to są inne już. Tamta zginęła, przyszły nowe. To jest normalne życie. I póki, natomiast jeżeli o, weźmy przykład, Chrysler, fabryka samochodów Chrysler, ona już tam źle się prowadziła, nie wiem dlaczego, ale widocznie źle, bo zaczęła bankrutować. I wtedy prezydent Carter, socjalista, dał im miliard dolarów. I proszę sobie wyobrazić, było oburzenie w USA. To było 30 lat temu, nie? Czyli wtedy jeszcze był reszty kapitalizmu w USA. Było oburzenie. Jak można łamać reguły wolnego rynku? Jak można pieniądze podatnika dawać kapitalistom, którzy nie umieją się gospodarować? Dano ten miliard, jaki był efekt, ten Jakoka ratował, geniusz uratował Chryslera, po czym odszedł, każdy pociągnął się 4 lata i zbankrutował. I miliard dolarów jawnie wzięli. I takie są skutki, nie daje się tym przedsiębiorstwom, niech badają jak najszybciej. Natomiast w socjalizmie ten urzędnik ma skłonność, bo mówiłem to, co widać, czego nie widać, nie? On tę wielką firmę widzi, a nie widzi tych tysięcy małych. Czyli on ściąga od tych małych pieniądze, żeby dać temu wielkiemu. I tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Nie ma najmniejszego powodu, żeby to robić. Chciałem jeszcze dopowiedzieć w kwestii tego właśnie grania do jednej bramki z muzułmanami. Jeszcze 10-12 lat temu Polak miał problem z wyjazdem do Niemiec. I sprawa normalnie, tam wiadomo, wtopiłby się w tłum, pracowałby grzecznie i Niemcy by coś z tego miały. Natomiast minął jakiś czas i pani Merkel i jej otoczenie otwiera bramę na oścież, wpuszcza tak zwanych uchodźców, że tam niby empatia i takie tam, bo naprawdę trudno jest wierzyć, że oni liczą na tych muzułmanów jako na jakieś zaplecze do pracy. Nie mam pojęcia, jakie motywy kierują, być może każdego z tych, którzy decydowali, jakie inne motywy kierowały, no trudno mi powiedzieć, bo jak jest ciało zbiorowe, podejmuje decyzję, to każdy mógł głosować z innych powodów za tym wszystkim. Najlepsze tłumaczenie jest takie, że po prostu zwariowali, co jest najlepszym wyjaśnieniem tego. Być może oczywiście liczyli na siłę roboczą, lewica liczyła na to, że będzie miała głosy w wyborach, prawda? Tu się pomyliła, nawiasem mówiąc. Się bardzo mocno pomyliła, bo na przykład organizacje muzułmańskie we Francji idą jednym frontem z katolickimi i żydowskimi przeciwko ateistycznym, laicystycznym, tym także nacieli się strasznie we Francji na to, więc no tak, oni są przeciwko pornografii, przeciwko temu, to muzułmanie są bardzo twardzi, także ta lewica laicka, że tak powiem, jak tam wciągnęła, to teraz ma niezły problem z tego, co narobili sobie, także podejrzewam, czy jakąś głupotę piramidalną. Ja panu powiem, na przykład w Ameryce, jeszcze kilka lat temu, czy 15, dawano stypendia tym muzułmanom, że przyjeżdżali masowo na studia, no i potem wrócą do siebie, do tych arabskich krajów i one powiedzą, jak to jest dobrze, to i tak dalej. Wyjeżdżali do tej Ameryki, wracali do siebie z jednym mocnym postanowieniem.
U nas nigdy nie będzie tak jak w Ameryce. Nie będzie tak, że chodzą jakieś pochody, jakichś tam dziwaków, homosiów, niehomosiów po ulicach. Nie będzie tak, że dziewczyny będą mieszkały po granicach, się szlajały i sypiały z każdym. U nas tego burdelu nie będzie. I oni wracali z takim mocnym postanowieniem do siebie. Proszę zwrócić uwagę, ja mówiłem o rządach muzułman, no to wiadomo, że tam islam i tak dalej, ale, proszę pana, powiedzmy sobie jasno, w Hiszpanii rządzili przecież muzułmanie, bo poprzednie globalne ocieplenie, przecież też przybyli z Afryki muzułmanie, prawda? Zajęli Hiszpanię, obecne po Portugalii, zajęli przecież połowę Francji, zajęli przecież Prowansję, Roussillon było całkowicie muzułmańskie, cała ta prowincja, granicy z Hiszpanią, także dopiero Karol Młot pod Poitiers, prawda, ich pobił i jakby sam odgonił. Ale proszę pana, pod okupacją muzułmańską Hiszpania kwitła, bo jak do okupacji stoją do dzisiaj wspaniałe budowle, budowane za okupacji muzułmańskiej. Jeżeli dzisiaj przyjdą muzułmanie, to się z koniec z tych pochodami tam miłości, równości, czegoś tam jeszcze, mordercom zaczną obcinać głowy, co jest bardzo słuszne i sprawiedliwe. Gwałcicielom przy okazji też jeszcze, prawda? Bardzo wiele ludzi uważa za słuszne, żeby również głowy obcinać. No. Natomiast zniknie podatek dochodowy sprzeczny z Koranem, zniknie VAT sprzeczny z Koranem, zniknie podatek od kupna sprzedaży, niech VAT też znika, na to ktoś to robi, co się obchodzi te przepisy o liście, prawda? Ale też, także proszę państwa, gospodarka będzie kwitnąć. Religia będzie kwitnąć katolicka, bo proszę zwrócić uwagę, gdzie się rozwijała lepiej religia katolicka, pod okupacją muzułmańską w Hiszpanii, czy załóżmy w Sehranie, do dzisiaj istnieją przecież katolickie ogromne, żydowskie zresztą również istnieją, czy pod okupacją Unii Europejskiej, czy we Francji zanika wiara katolicka, nie w Teheranie. Także wie pan... Przy okazji zmienią nas kulturowo, zakażą nam kościołów i tak dalej. Nie, kościoły są zakazane, tylko nie wolno panu procesji zrobić, nie wolno panu nosić krzyżyka na wierzchu. Kościoły podczas tego, one muszą być zamknięte, żeby te hałasy z kościoła, tam jakieś tam pieśni nie zakłócały, prawda, muzułmanom. No tak, trzeba ma ordynację, proszę ordynację. Krzyże z kościołów też będą musiały być zdjęte. No właśnie. Tak. Znaczy to jest nie do zaakceptowania. Dlatego właśnie my mówimy, nie czekajmy na muzułmanów, tylko sami znieśmy te podatki i sami wprowadźmy karę śmierci, nie czekając na muzułmanów. No, poza tym. Tego, proszę pana, chciałbym jeszcze wrócić do tego ordoliberalizmu. Co pan sądzi? To jest dobra doktryna. Trzeba przy tym pamiętać, że przecież nie tylko szkoła Salamanki, ale przecież wszystkie, bo są oczywiście zwolennicy, katolicy, prawda, istnieje, która twierdzi, że Chrystus bierze socjalizm, to jest nieprawda. Ja przypominam państwu przypowieść, która niedawno była czytana, chyba dwa tygodnie temu, w niedzielę Ewangelia, o talentach, prawda, jak pan wyjeżdżał, zostawiał trzem sługom po talencie srebra, prawda? I jeden zainwestował, drugi zarobił 10 talentów, drugi tam, a jeden mówi, że zakopałem go w ziemi, bo tego nie chciałem. Tego nie trzeba, ty jest zły sługo, trzeba było liściarzom oddać, a nie zakopać ziemi, prawda? Czyli Chrystus zalecał pomnożanie bogactw. Czy przypowieść o pannach, prawda, które tam. Czy powiedzmy przypowieść o robotnikach winnicy, prawda? Gdzie dano denara robotnikowi, który pracował cały dzień i temu pracował godzinę. I właściciel ma prawo, jak winogrona mu gniją, ma prawo zapłacić denara za godzinę. Nie musi mieć porówno ci robotnicy, prawda? Płaci tyle, ile uważa. I co ci do tego, mówi Chrystus w tej przypowiedni, prawda? Przypowieści. Co ci do tego? Umówiłem się z tobą na denara, zamiast denara. Umówiłem się z tym na denara za godzinę. Tam zamiast denara i za na to sprawiedliwość społeczna, że mają dostać za godzinę pracy po tyle samo. Nieprawda. To są wyraźne. Jest to absolutnie przekazania kapitalistyczne zdecydowanie. A także zwolennicy socjalizmu nie powinni się iść. Ale są wśród katolików, wśród chrześcijan w ogóle są oczywiście bardzo silne lewicowe prądy. Bardzo silne lewicowe prądy byli Katarzy. Są zniszczeni, oni tak musi taką wiarę. Jest to lewicowe. Najbardziej. Że są silne prędy lewicowe również wśród chrześcijan. No tak. Kolejne pytanie.
tam pytanie będzie o światowy system finansowy. Jak pan uważa, co jest potrzebne, to znaczy bardziej jakiego rodzaju populizm, żeby uświadomić społeczeństwo, jak powstają pieniądze i w jaki sposób pan uważa, będzie można ten system w przyszłości zastąpić, bo niewątpliwie chyli się on ku upadku, ponieważ nie ma żadnego pokrycia w tej chwili już w niczym. Niestety od układu Bretton Woods, kiedy dolar straci pokrycie w złocie czy w srebrze, bo ja nawet jeszcze mam w domu dolary, na których było drukowane, a do, właśnie do 1920 któregoś roku, było drukowane, że ten pieniądz może być zamieniony w każdej chwili na złocie albo srebrze, to były duże napisy. I Milton Friedman kiedyś tłumaczył, był u mnie w domu nawet, i tłumaczył, że tak, że on wysłał takiego dolara w kopercie do rządu, żądając, żeby odpowiedzi przysłano mu odpowiednio nie złota, to mógł wysłać ten sam banknot. To on wysłał jeszcze raz. I uświadomił, że nie, on wysyła to w złocie. Dostał odpowiedź. Dzisiaj ta klauzula już nie ma zastosowania, czyli bank amerykański przestał dotrzymywać słowa, bo które było obiecane, czyli było napisane. Prawda? Zwrócił uwagę, że na banknotach euro to w ogóle tylko jakiś gryzmu istnieje. Nie ma napisu dyrektor banku, sekretarz banku, tylko jakiś gryzmu tam istnieje. Nie bardzo wiadomo, czyli no tak jest tutaj wyraźnie. I ja się podejrzewam, że któregoś dnia podobno Niemcy już wydrukowali te marki na wszelki wypadek. I któregoś dnia powiedzą, że banknoty nie mają żadnego pokrycia, Unia się rozwiąże, bank centralny się rozwiąże i zostaną z tymi euro w ręku i koniec. Nikt za to nie odpowiada. Także póki ludzie mieli banknoty pokryte w złocie, to była jakaś tam gwarancja. W tej chwili są bardzo ciekawe w nas te bitcoiny. Bitcoiny i inne banknoty. I one są niezależne od rządu, no, bo wydobycie bitcoina wymaga, prawda, po prostu zaangażowania tam trochę prądu, prawda. Ale pan uważa, że światowa finansjera pozwoli na rozwój takich bitcoinów i innych rzeczy? To jest zdumiewające, że do tej pory jeszcze tego nie zlikwidowała. To jest mała skala, bo mała skala w sensie. Mała skala. Z założeniem deflacyjnym. Ja myślę, nie? Ja już myślę, że... dolarów za jednego bitcoina, no to już widać, że już jakaś wartość jest z tego. W tej chwili bitcoin przekroczył 18 tysięcy i on działa tak jak na rynku normalnie. On doszedł do 11 tysięcy na wiosnę. Prawda? Potem spadł, był spadek. Teraz doszedł, dwa tygodnie temu doszedł znowu tam do 15 chyba czy ileś. Ja wtedy mówiłem, że to jest zawyżona wartość, teraz spadnie. Spadła i teraz znowu zaczęło się odbijać, doszedł, przekroczył 18, 20 ileś. Ale kosztuje 62 tysiące. Ja mówię w dolarach. Ale jeżeli chodzi o Bitcoin, to zdecydowanie, jeżeli chodzi o jakieś tam rzędy, to nie jest coś, co oni popierają. Bo artykuł wczoraj KAS zatrzymał jakieś krajowa administracja skarbowa. Zatrzymała jakieś tam 300 zamówionych tam przez Polaków w koparek w lotnisku z jakiegoś tam wymyślonego powodu, że nie spełniają się tam To Izba Celna zatrzymała, dlatego że po prostu było inaczej wpisane jako inny towar sprowadzany z Chin, bo te koparki w Chinach były zrobione i dlatego nie zatrzymali. A to mnóstwo towarów, nawet o tym Państwo nie wiecie, to całe kontenery towarów są na granicy tego zatrzymywane. Tak, tylko że kiedy zrobili, to wydali jakiś tam artykuł, że zrobili jakieś tam ostrzeganie przy tym, żeby ten lud, który tam niby nie wie, tylko co zamówili te koparki, ale nie wiedzą wcale, że NBP nie wystawia tych bitcoinów, że jakby nie ma żadnego poparcia i jakoś tak, to jest jakby, że chcą przekazać, no, żeby jakoś to jest, straszyć. To jest ciekawe, ciekawe zachowanie Władimira Putina, który zapowiedział robienie rubelcoina. Tylko panie prezesie, ja mam na własny użytek teorię spiskową, o których pan stronił, pański przyjaciel Stanisław Michalkiewicz wyjaśnia wszystko generalnie. Ja w niektóre teorie spiskowe wierzę jak najbardziej. Ale co do bitcoinu, nie? Teoretycznie te koparki składają się z kart graficznych, które nie mają jak procesory 8 rdzeni, tylko wyspecjalizowanych 2048 rdzeni na przykład. Robią sobie i kupę ich jest na całym świecie. Nie? I teraz tak, ten cały wirtualny pieniądz oparty na deflacji, to nawet nie ma ułamka promila co do całego pieniądza na świecie, to jest zaniedbywalny, w sumie podzielimy to prawie zero ludzi, nie? I teraz jest pytanie, co one liczą tak naprawdę? Kupę danych, jest taki system amerykański, też mają całe budynki, a o nim się chyba nazywa, wszystkie dane z całego świata, z maili, z faksów, analizują komputery, później zespoły. Jeżeli te koparki są zaprzężone nie do
powiedzmy, operacji finansowych bardzo małej ilości pieniędzy do całego, tylko do przeliczania jakichś danych na świecie, nie? Komuś potrzebnych do analizy. Niech pan nie ma złudzeń. To oni mają te wszystkie dane i no, to trzeba do czego się one nie przydają, bo nie ma siły, żeby to wszystko przeczytać i przeanalizować. Nikt tego nie jest w stanie przeanalizować. Są oczywiście urzędnicy, naukowcy, mają interes, żeby to robić. I tam, no, natomiast pożytek z tego jest bardzo niewielki. No, wystarczy, że bandyci będą się między sobą porozmawiają, że nie będą mówili, że kupuje bombę, tylko kupuje cukierki i już cały system wykrywania, prawda, tego jest bezradny. To wie pan, to tak się wydaje, że oni mają rzeczywiście ten system, ten ściąga te wszystkie dane, nie wiadomo skąd. Ja tylko polecam panu większą moc obliczeniową niż ten Deep Blue, co Kasparo przegrał w karty. Polecam panu nowelkę Lema o zbójcu Gambonie, który gromadził informacje wszelkie, zbierał te informacje, kolekcjował sobie, łapał ludzi i ściągał od nich informacje. No i oni mu zrobili takiego demona drugiego rodzaju, który ściągał mu wyłącznie prawdziwe informacje. I on siedział, on mu dawał informacje, ile wynosi stosunek średnicy odbytu trukucia w stosunku do średnicy planety i takie. Wszystko dawał mi te miliony danych, całkowicie zbędnych, wszystko prawdziwe. Także wie pan, to. Natomiast wracając do pana podstawowego pytania, które brzmiało, kto rządzi Unią Europejską? I tak naprawdę to oczywiście do końca nie wiadomo, kto w tej chwili rządzi, ale mógł pan powiedzieć, kto ją założył, Unię Europejską. Jeżeli powiedzieć, kto założył Unię Europejską, trzeba się cofnąć tam 30 lat więcej lat, kiedy w Europie był ten terroryzm straszny, bynajmniej nie muzułmański, tylko były Rote Arme Fraktion, prawda, finansowane przez Sowiety zresztą. Te brigady rosyjskie, które są porwały i zamordowały premiera Moro. Ten terror, wydawało się, że ci lewicowi terroryści panują całą Europę. Ale udało się ich jakoś wyłapać do kryminałów. I wtedy Rudi Dutschke, taki Michnik, Adam Michnik, niemiecki, tylko znacznie bardziej wpływowy niż Michnik, powiedział swoim ludziom tak. To jest, nie mam sprawdzić. Koniec z tą dziecinadą. Koniec walki z opresyjnym państwem. Zapisujemy się na urzędników państwowych. Koniec walki z kapitalistyczną EWG, tylko jeszcze EWG. Marsz przez instytucje. Długi marsz przez instytucje, tak jest. Zapisujemy się na urzędników EWG. Koniec walki z policją. Koniec obrzucania mi pod kamieniami. Zapisujemy się do policji. Mamy się wspierać po cichu wzajemnie i opanować to od środka. I po 30 latach ciężkiej pracy tym młodym ambicjom to się udało. Przerobili EWG na wspólnoty europejskie, wspólnoty na ten i teraz po Brexicie chcą przerobić Unię na Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, armię wprowadzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest grono spiskowców lewicowych, którzy, no przecież jak pan patrzy na poprzedni skład Komisji Europejskiej, tak. Baronowa Ashton, członkini Brytyjskiej Partii Komunistycznej. Pan Barroso, maoista. Pan Van Rompuy z rodziny komunistycznej, sam udaje HDK, ale jego siostra, a partia jest na lewo od KPZR-u, taka małostowska partia. Kolejny komisarz z Grecji, ona została wyrzucona z partii komunistycznej za lewicowe odchylenie. Jest w Syrii. Ogromna Fiule, świetny mówca, podziwiałem, słuchałem go. Członek Komisyjnej Partii Czech i Moraw, absolwent Moskiewskiego Uniwersytetu spraw Międzynarodowych. Świetny mówca. Macie to od środka opanowane przez lewicę. Oni budują nowy Związek Sowiecki, bo Karol Marx powiedział wyraźnie, socjalizm będzie wybudowany najpierw w najwyżej rozwiniętych krajach Zachodu. I właśnie jest budowany. To znaczy ludziom trudno jest uwierzyć, że ten proces tak sprawnie przebiegał. Czy ludzie... Ktoś musiał na to kasę składać. Nie jest tak sprawnie, no. Oczywiście, że poszła kasa, bo kasy też zbierają. Oczywiście, że kasy zbierają. Ja podejrzewam, że z latami to coraz mniej im zależy na socjalizmie, coraz bardziej na kasie, bo to tak... Czasem z wiekiem ludziom ten idealizm lewicowy czasami przechodzi, nie? No właśnie. Walka z globalnym ociepleniem to jest tylko dla kasy, bo jak idą poszły 2 biliony, to 10% od tego to jest...
to jest tam 200 miliardów, to jest co ukraść, prawda? Więc to możliwe, ale tak naprawdę teraz w tej nowej jest trochę mniej tego ludzi i myślę, że w następnej kadencji, która będzie, to eurosceptycy będą mieli większość w Parlamencie Europejskim. Wtedy się zrobi chryja. Ludzie chodzą po korytarzach parlamentu i otwarcie się mówi, że to jest ostatnia kadencja parlamentu, aby przedostać. Także, proszę bardzo, pan prosił o głos, zdaje się. Ja? Nie, ktoś tam... Tak, proszę. Jeszcze tutaj z tyłu, proszę. Chciałbym bardziej zapytać o lokalną podwórko krajową politykę. Przed wyborami prezydenckimi ostatnimi był zawarty pewna umowa z panem Kukizem. I to też nawiązanie do wcześniejszego pytania. Czy jest możliwy kompromis między waszymi ugrupowaniami? Pytanie, czy wspólnie będziecie robić listy do parlamentu? Do samorządów to praktycznie jesteśmy na siebie skazani, bo żadne nasze ugrupowanie samo nie przekroczy realnego progu, który wynosi tak naprawdę około 11-12% różnych tych. Natomiast wyborów unijnych to dla mnie Kukiz byłby raczej obciążeniem. I w tej chwili, tak jak rozmawiałem z panem Pawłem tam parę dni temu, to on się nawet skłania, tak jakby nie wiedzieliśmy, jaki będzie kształt orientacji wyborczej, prawda? Bo to jeszcze nadal nie wiemy, bo ta sprawa jest w Senacie. Czy ja pytałem o parlament? Ja wiem, po kolei dojdę. W wyborach samorządowych my jesteśmy skłonni nawet wystartować z list Kukiza, jakby było trzeba. Zamiast za to, żeby oni wystartowali z naszych list do platformy, bo my mamy zawsze tę sytuację, my jesteśmy jawnie, partia Korwin to wiadomo, prawda, antyunijna i tak dalej, mamy czystą kartę, pan Kukiz niekoniecznie. Tam. No ale poglądy macie zbliżone w wielu aspektach. No, znaczy, przykładem nas, takim jest Jacek Wilk, który to nas, jest to nas, Kukiz 15, a to jest członkiem waszej partii. Antysystemowość, natomiast no teraz na przykład, jak zaczęli od niego wychodzić ci ludzie tam z tej frakcji socjalnej, no to będzie znacznie łatwiej nam z nim rozmawiać. Natomiast muszę panu powiedzieć, że tam... Klub się oczyścił. W tej chwili władzę w klubie sprawuje prezydium, a nie Kukiz. Nastąpił bunt załogi i w tej chwili zostałem uprzedzony, bo wczoraj rozmawialiśmy na rozmowach i byłem uprzedzony, że rozmowy się ma w tej chwili z prezydium, a nie z panem Kukizem. Coś się dziwnego dzieje w tym klubie. Mamy, no przecież mam takich ludzi, którzy w Lidlu, to jest u nas po prostu, prawda? On jeszcze nie wystąpił w swoim klubu, bo pisany to jest nasz członek. Pan na przykład Jakub Kulesza, to u nas mógłby być jak najbardziej, prawda? Tam jest sporo ludzi. Pan Tyszka ma bardzo zbliżony pogląd. Dlatego o to pytam. Także ja jak najbardziej. Natomiast co do parlamentarnych wyborów, no to myślę, że zobaczymy, jak nam pójdzie w samorządowych i unijnych, prawda? I ten. Wie pan, to jeszcze 2 lata do tego czasu, to tam jeszcze dużo wody w Wiśle, bo Odrze nie upłynie, także w Narwi też, także no, zobaczymy, co będzie. Na razie nie widzę. Kukiz ma gorszy problem, bo PiS na nich strasznie im rozrabia, prawda? Zresztą u nas też pośrednio mieliśmy kłopoty, bo tam na przykład pan Anacki odszedł. W ogóle nam odeszło 3 prezesów okręgów do Gowina. Odszedł prezes okręgu Gawryńskiego, Krosno, no i właśnie pan Anacki z Zielonej Góry. A, no i z Podlasia, pan mecenas. No on zawsze tu, szczerze mówiąc, to tak. Szczerze mówiąc, nie żałuję specjalnie. Moim zdaniem lepiej się będzie czuł pana Gowina niż u nas. Tak. Także z Bogiem, że tak powiem. Także i oczywiście również PiS usiłuje od pana Kukiza i tam odbierać. Na razie nie przyszedł do siebie, tylko przez ojca pana Morawieckiego tam do tego klubu. No zobaczymy, co będzie. Na razie walczymy z tym lewacem. Zobaczymy, co tutaj pan Morawiecki, bo to, co obiecał w exposé, to jest skandal i komunizm, ale wie pan, może obiecać, a potem robić co innego. No, zobaczymy, jak tam wypadnie. Na razie czekamy z nastawionymi automatami gotowymi do strzału. Kolejne pytanie. Jeśli mogę zapytać o pana Trumpa, tak
w skrócie jakby dwa pytania. Pierwsze ogólne, jak pan ocenia pełny pierwszy rok prezydentury pana Donalda Trumpa? I drugie, już szczegółowo, jak pan ocenia decyzję o uznaniu Jeruzalem za stolicę państwa żydowskiego? Dziękuję. Zaczynając od końca, nie mam pojęcia, o co w tej sprawie chodzi, ponieważ Stany Zjednoczone oficjalnie uznały Jerozolimę za stolicę państwa Izrael w roku 1995. Więc to, że on to powtórzył, nie bardzo rozumiem, dlaczego z tego powodu się wielka kryja. Stolicy nie przeniósł, znaczy ambasady nie przeniósł na razie. Więc w ogóle nie wiem, jakiś pretek do zrobienia wielkiej kryi w tej sprawie. Natomiast co do jego rządu, są chwiejne. Pan Trump, to pamiętam, co pan Ławrow, minister zagranicznych Rosji, oświadczył, że biurokracji amerykańskiej zajęły 3 miesiące, żeby złamać Trumpa i przekonać do tradycyjnej polityki antyrosyjskiej. Proszę bardzo, być jasne. Ja mam liczne krytyczne uwagi do pana Trumpa, ale zdecydowanie wolę, że tak powiem, populizm pana Trumpa od zimnego socjalizmu i pani Clintonowej. Bo ona wygrała wybory, no, wojna światowa byłaby natychmiast. Nie wiem, czy państwo pamiętali, ale przecież przed wyborami, kiedy wszyscy byli pewni, że wygra pani Clintonowa, no, poza mną, pani kamana Trumpa, rząd niemiecki nakazał obywatelom, sprawdźcie w gazetach albo w internecie, jak nie wierzycie, nakazał obywatelom gromadzenie dwutygodniowych zapasów żywności. Świat się szykował do wojny. Jak wygra Clintonowa, miała być wojna. Rząd miasta Petersburg, Moskwa i inne większe miasta też wydały obywatelom nakaz gromadzenia żywności. Ludzie byli przekonani, że jak wygra Clintonowa, będzie wojna, bo tak zapowiadało się wszystko na to. No, na szczęście wygrał Trump i cokolwiek o nim sądzić, to wolę Trumpa niż Clintonową, prawda? Z wielu powodów. Ale ja panu powiem jeszcze więcej. Jakby obalili pana Trumpa, jak się cieszył, bo jego wiceprezydent Pence, który powiedział, że jest bardziej konserwatywny. Także lewica miałaby się spyszna, gdyby obaliła Trumpa i na jego miejsce przed Pence. Także wcale mi się nie martwił, gdyby obalili pana Trumpa. Kolejne pytanie. Panie prezesie, ja mam takie pytanie odnośnie możliwości wojny Stany Zjednoczone kontra Korea Północna. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo ja tak patrzę, że ten przywódca Kim Jong-un, tak, to chyba on to robi specjalnie, prowokuje, żeby po prostu wojna wybuchła. No. Nie no. Działanie jego ekscelencji Una jest, wydaje się, pozornie absurdalne. Prawda? Przecież po co mu ściągać sobie na głowę? Ja jestem absolutnie przekonany, że on jest dogadany CIA przynajmniej, albo i samym panem Trumpem, na zasadzie, że oni będą krzyczeli, a dzięki temu Ameryka kupi podatnik amerykański, da pieniądze na zbrojenie. I o to w tym wszystkim chodzi, bo inaczej byłoby to absolutnie niewytłumaczalne, prawda, no, po co się na głowę. Natomiast chciałem państwu powiedzieć, że przecież tylko idiota, no bo amerykański podatnik, tak samo jak polski, jest idiota na ogół. Proszę pana, wiesz, tylko idiota może uwierzyć, że Korea jest zagrożeniem dla Ameryki. Jeżeli miała być wojna, o tym mówiliśmy przed chwilą, amerykańsko-sowiecka, i amerykańscy generałowie oświadczają, że dwa tygodnie, to zawsze przed wojną oświadczają, że dwa tygodnie, prawda, pokonają tę głupią Rosję, prawda, i tego, to jeżeli Rosja ma 16 tysięcy głowic nuklearnych i Amerykanie twierdzą, że spokojnie z nią poradzą, to jak oni się mogą bać Korei, która ma 2 rakiety i 3 bomby atomowe na krzyż? No jak oni się mogą bać? No przecież to trzeba być idiotą, żeby uwierzyć, że Korea Północna jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Chiny są. No tak, także to w ogóle jest jakaś niepoważna kryja. Ja podejrzewam, że to jest po to robiona komedia, żeby... Przecież komedie są robione niesamowite, mówimy o spiskowej teorii dziejów. Ja absolutnie nakład nie wierzę. Nie wierzę w to, że Obama zabił Bin Ladena. I Bin Laden już nie żył od 11 lat. Już o tym mówili ludzie, między innymi zabita później premier Pakistanu, Benazir Bhutto. On już zginął w Bora Bora wcześniej. Teraz była komedia przez lata. Chcę sobie przypomnieć, że ta Al-Kaida
dawała taśmy z nagraniem tego Bin Ladena, ale tylko audio, wideo nigdy nie było, bo już nie żył. Więc montowali stare taśmy, a CIA jest powagą, zaczęła, że tak, to są autentyczne taśmy, bo dzięki temu dostawała pieniądze na szukanie jego pani Bin Ladena. I w końcu, jak Obama się o tym dowiedział, to powiedział, że skończy z tą komedią i zrobił kolejną komedię, że tutaj siedzieli w Białym Domu, Obama, cała generalizja, wszyscy siedzieli, czekali na akcję, kiedy zabiją tego Bin Ladena. Tylko dziwnym trafem zepsuły się kamery w momencie, kiedy zabijali tego Bin Ladena, prawda? Nie ma żadnego zdjęcia nawet zamordowanego Bin Ladena. Nie ma żadnego śladu pogrzebu. Podobno go utopili w oceanie indyjskim. Biegał po internecie takie zdjęcie buta, który pływa po wodzie, z napisem, to jest dowód, że Bin Laden został utopiony tutaj w oceanie. I widziałem taki Oglobo, to jest taki największy dziennik w Brazylii, tak na 100 milionów nakładu, czy ileś tam. I w Oglobo jest rysunek, jak przed Obamą pręży się Bill Gates, podecznikiem Photoshopa pod pachą i obawiam, gratuluję panu zabicia Bin Ladena. Także nikt na świecie, poza guzikami, prawda, lewicy i ostatnio, nie wierzy w to, że wtedy zamordowano i Bin Ladena. Już dawno nie żył. Także jak się tego typu robi komedię, to wszystko jest możliwe. To przecież pamiętam, jak była pierwsza czy druga wojna, co to było, chyba z Irakiem, prawda? I wszyscy mówią, że wojna musi być, bo Irak posiada broń atomową, bakteriologiczną i chemiczną i tak dalej, prawda? No i potem podbito ten Irak, no i nie ma tej broni. Druga. Nie ma tej broni. To wtedy CIA oświadczyło, to mam. CIA oświadczyło oficjalnie, że oni wiedzą, że Saddam Hussein wsadził ten broń na czarny statek, który pływa po Oceanie Indyjskim, oni wiedzą gdzie, ale nie powiedzą. No przecież to tylko dziecko może uwierzyć w tego typu brednie. Ale amerykański podatnik w to wierzy. No, powtarzam, lud jest głupi, właśnie w telewizję, a temu ludowi można wmówić dowolną głupotę. No. Jak można uwierzyć w coś takiego? Amerykanie nawet nakręcili fabularny film instruktażowy, tak nie pamiętam tytułu, jak to ekscytowali naród, że Albania chyba ma napaść na Amerykę, Dustin Hoffman tam gra. Zaraz do Nelson Piosenka napisał o dzielnym żołnierzu i takie, to po prostu niemalże instruktażowe. Tak, no, ale przecież jak uważam, że Korea Północna, która robi co robi, ale przecież Grenada, na Grenadzie wygrał lewicowy rząd, który przyjął pomoc Kuby i wtedy na Grenadzie wybudowano lotnisko, gdzie pas startowy miał 4 km, jakiś dziwny trafem nakierowany był prosto na Florydę. I się mówiło wtedy, że to musi być jakiś pas startowy do jakiejś broni specjalnej, tylko w Ameryce. I elegant się nie wahał. Granada może była niepodległa, bo niepodległa. Przyjechali komandosi, prawda, zrobili porządek na Grenadzie, wysadzili ten pas w powietrze. Facet, ten przywódca tego do więzienia poszedł, albo go zabili, się pamiętam, co z nim zrobili. No, no i on jest tak, że proszę pana, jak mówił kiedyś ten... Maria, Marek Tuem. Z łaski Boga mamy w Ameryce 3 nieocenione skarby. Wolność słowa, wolność sumienia i przezorność, by tych dwóch pierwszych nie traktować na zbyt serio. Otóż wiadomo, no tak samo PRL było niepodległym państwem, prawda? No ale wiemy dokładnie, Węgry też były niepodległe, a jak za NATO podsykiwały, no to przyszedł Ruski, prawda, czy Sowieci i zrobili z nim porządek. No. Ale Rumunia też posługiwała, tylko niezanadto, no i utrzymała niepodległość, prawda, czy Albania, o której mówiliśmy, czy Jugosławia, prawda, utrzymała niepodległość, bo były dalej od Sowietów, więc się utrzymała. Znaczy, Rumunia graniczyła sobie tam, ale Ceausescu miał to wszystko za mordę i Sowieci się nie zdecydowali na agresję. Natomiast na Węgrzech mieli piątą kolumnę, mieli zwolenników swoich, prawda, w Partii Komunistycznej Węgier, no i tam zniszczyli. Ale mało kto wie, to zabili Nodzia, prawda? Emeryk Nodź był zawziętym obrońcą niepodległości Węgier, ale był agentem KWD. Został zamordowany dlatego, że był agentem KWD, który zdradził. A zdrajca musi być zabity. Niestety. Także zdziwili, dlaczego tak się zawzięto na tego Nodzia. Dopiero teraz wyszło, że to była metoda. No ale
ale się nawrócił, tak? Chciał drogi swoje. Losy ludzkie są bardzo dziwne. Szaweł się nawrócił z świętym Pawłem, prawda? Różnie to bywa. Nie można, ja nienawidzę tej metody PiSu, że oni tępią wszystkich za ich przeszłość, bo chciałbym, żeby miał z komunizmem i tak dalej. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego. Ja mam w tej chwili mam więcej zwolenników kapitalizmu jest w SLD niż w PiSie. Także absolutnie nie popieram tej mściwości takiej nienawiści pisowskiej. To jest absolutnie niechrześcijańska. Od siebie nie zaczęli. Jak to jest nowy pisowcem Piotrowski, to jest przecież stanowski prokurator. Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Czy powinniśmy w obecnej sytuacji, kiedy te hasła, tak, prawica zostały wytarte, liberalizm został wytarty, czy powinniśmy walczyć o te nazwy, tak? Bo dzisiaj prawicą nazywany jest PiS, liberałami nazywani są socjaldemokraci. Pytanie, czy nie powinniśmy się jakoś nazwać inaczej, tak? No bo no, jak będziemy nazywać się prawicą, to oni mówią, ale przecież prawica to PiS. Będziemy się nazywać liberałami, to socjaldemokraci. To jak mamy się w końcu nazywać? To jest dobre pytanie. Mieliśmy nazwę na wolność, to też mamy problemy z wolnościowcami, bo nam sąd tutaj w tej chwili siedzi na karku. Nazwa Korwin, być może będziemy musieli wstatować jako Korwin, bo jeżeli szybko nam, bo proszę Państwa, mam taką sytuację, co Państwo nie wiecie, a tam pisał ktoś teraz na internecie, się dokopał tego. Mam taką sytuację rzeczywiście, że myśmy zmienili nazwę z Korwin na wolność. Zresztą chyba wstrzymałem się wtedy od głosu, bo zastanawiałem się, co może lepsza nazwa wolność i tak dalej. No i chyba nie, bo chyba to nie jest lepsza nazwa, no ale wszystko jedno, ta zmieniona. Natomiast zgłosiła się wtedy jakaś partia wolnościowa robiona przez ludzi pana Oziębły. Pani Karczewska, to jest jego tam tego sekretarka, prawa ręka. Założyli partię wolnościową. I oni wstąpili tylko rejestrację naszej partii. My formalnie istniejemy, ale nie są zarejestrowani w rejestrze partii politycznej. Co powoduje na przykład, że jak nasz człowiek chciał startować w Małopolsce, to go nie zarejestrowali, bo tej partii nie ma wyjść. Ale wybory się startowały. I to już to trwa sytuacja od 4 lat. I my się teraz zastanawiamy, co robić, bo na przykład my startujemy jako, załóżmy, wolność, a tu się okaże, że przed wyborami Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, nie wydał żadnego orzeczenia i nie będziemy mogli wystartować. I odwrotnie, prawda? Jeżeli startujemy jako Korwin, wtedy nam zatwierdza tę wolność. No, więc ja się zastanawiam, czy na zarządzie nie postawić wniosku, 22 będzie zarząd, żebyśmy po prostu wycofali sąd tę całą sprawę, po prostu poddać im tę nazwę wolność, w cholerę, trudno. Jest jeszcze, rozmawiałem z Kukizem, żeby zrobić takie coś, że wycofamy się z tej wolności, założymy do wyborów samorządowych, startujemy jako wolność i w nawiasie Kukiz-Korwin. W takim układzie. No, nie wiem, jak panowie uważacie, to byłby dobry pomysł, żeby zrobić jako komitet wyborczy Korwin-Kukiz albo coś takiego. To byłoby dobry układ samorządowy, czy nie? No nie wiem, pytam się opinię, prawda? Pod wolność to sobie mogłyby szerszy fan, sobie tak. No tak, więc to się pytam, no bo nazwa niby rzecz nieważna, ale jednak dla ludzi to jest istotne.